Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, kochani, witajcie. Przepraszam Was najmocniej, że dzisiaj tylko audio. No ale czasem tak bywa. Słowo, którym się modlę, to cierpienie. To słowo ciernie zaprowadziło mnie do Ewangelii, w której Jezus tłumaczy przypowieść o siewcy. I kiedy mówi o cierniach, to mówi o tym, że słowo nie może kiełkować, bo troski, przyjemności i to, co po prostu niesie życie i wygoda życia, po prostu nie pozwala temu słowu wzrastać. I przerażające było dla mnie kiedyś, gdy przygotowywałem przypowieść o siewcy, nawiasem mówiąc, można ją na YouTubie znaleźć, wkleję link w opisie do tej przypowieści o siewcy, bo tam jest to rozwinięte mocniej. Kiedy przygotowywałem tę przypowieść o siewcy, to trafiłem na dane, w których ONZ mówi o tym, że żeby być w 50% najbogatszych ludzi na świecie, wystarczy mieć 10 tysięcy złotych w gotówce lub w rzeczach. Żeby należeć do 10% najbogatszych ludzi na świecie, wystarczy mieć 250 tysięcy złotych w rzeczach czy w gotówce. Czyli mówiąc krótko, wystarczy, że mamy dach nad głową i już należymy do 10% najbogatszych ludzi na świecie. Taka jest rzeczywistość, słuchajcie, stąd w sercu człowieka XXI wieku rosną ciernie, które zagłuszają słowo, nie pozwalają temu słowu wzrastać. Dotarło to do mnie bardzo mocno, kiedy pierwszy raz byłem w Betlejem, gdzie na przykład ludzie nie mają bieżącej wody, ludzie mają wodę zakręconą, woda jest tylko w hotelach, pensjonatach, bo zwykli Palestyńczycy w Betlejem nie mają wody, bo po prostu ktoś ma taki kaprys im zakręcił, nie dlatego, że brakuje, tylko że ma taki kaprys. To jest przerażające, słuchajcie, i my bez względu na grubość naszego portfela jesteśmy tak naprawdę bogaczami, żyjąc w tej przestrzeni, w tej szerokości geograficznej, czy w takim czasie, a nie innym. I dlatego rosną nam w sercu ciernie i słowo nie może wzrastać. Ciernie jeszcze, modląc się tymi cierniami, to przypomniało mi się, jak będąc małym dzieckiem wpadłem w ciernie, jak bardzo się poraniłem. To jest chyba taka druga strona medalu, że ciernie jak wyrosną, to jeszcze przy okazji poranią. Nie tylko zablokują słowo, ale jeszcze można się poranić. No cóż, mam nadzieję do zobaczenia jutro, a nie tylko do usłyszenia. I niech nas strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Na koniec jeszcze bardzo dziękuję za modlitwę poniedziałkową w intencji profeto. Bogu dzięki. Idziemy do przodu i coraz bliżej, mam nadzieję, jesteśmy momentu, kiedy będę w końcu mógł zdradzić, o co tak naprawdę chodzi. Z Bogiem.